Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu realizowanym przez Fundację Provita Bona. w cyklu pod tytułem Trzecia Rzesza. Analiza zbrodniczego systemu. Postanowiliśmy cykl ten zacząć od wyjaśnienia Państwu idei, która naszym zdaniem legła w absolutnie podstawowy sposób u podłoża narodowego socjalizmu, które traktujemy tak naprawdę jako przedłużenie albo kolejną fazę rozwojową idei, które narodziły się już wcześniej, a które możemy podsumować za pomocą jednego hasła: Ideę roku 1914. Ideę roku 1914. Pomysł ten ma polemiczny stosunek, Polemiczny w stosunku do idei roku 1789, czyli idei, które głosiła rewolucja francuska. I tak u podłoża narodowego socjalizmu, a wcześniej tak zwanej rewolucji konserwatywnej, o której dzisiaj trochę powiemy, leżał właśnie sprzeciw. Sprzeciw wobec idei oświecenia, wobec idei rewolucji francuskiej i tak naprawdę Wielka wojna, która przerodziła się w pierwszą wojnę światową, której tak naprawdę przedłużeniem była druga wojna światowa, ta wielka wojna miała być tak naprawdę wojną idei. Niemcy nie postrzegali jej wyłącznie jako wojny o zasoby, o terytorium, o zwiększenie swojego jakiegoś potencjału wśród innych państw. To było coś dużo, dużo głębszego. To była wojna idei i Niemcy Wydali walkę wszystkim ideom związanym z oświeceniem, związanym z liberalizmem, związanym z racjonalizmem, z ideą demokracji i przypisali sobie rolę stworzenia tak naprawdę nowej idei ładu światowego. To tak zabrzmiało że w sumie dla konserwatystów bardzo sympatycznie. Walka z oświeceniem, rewolucją francuską, liberalizmem, ideami roku 1789. Pamiętać jednak trzeba, że jeżeli byśmy te, te idee, o które walczyli Niemcy, potraktowali w kategoriach konserwatywnych, to nie jest to konserwatyzm w polskim rozumieniu tego słowa. Wskazuje się, że głównym ideologiem, tego całego ruchu i roku jest skądinąd znany potem jako antyfaszysta i antynazista Thomas Mann, który pisze wtedy książeczkę Rozważania Człowieka Apolitycznego. Tutaj Państwu pokazuję w wersji francuskiej, ponieważ wersją niemiecką w domu nie dysponujemy. I jest to książka, w której na kilkuset stronach, o dokładnie to powiem, tych stron jest dużo, bo to prawie 500. Została sformułowana cała wizja niemieckiej rewolucji czy kontrewolucji. Jest to wizja, która w sposób znaczący różni się od konserwatyzmu, nacjonalizmu, imperializmu, tak jak go normalnie rozumiemy. Dlaczego? Dlatego, że jest to konserwatyzm, nacjonalizm, imperializm pruski. Autor bardzo silnie to podkreśla. Thomas Mann jest bowiem przekonany o wyjątkowej, szczególnej roli Niemiec, ale też o szczególnym charakterze niemieckiej kultury. Kultura, niemiecka kultura według niego zaczęła się gdzieś tam z Arminiusem, prawda, który pokonał legiony rzymskie. I niemieckość sama w sobie jest zaprzeczeniem wszystkiego, co rzymskie i łacińskie wszystkiego co romańskie, a co w jego przekonaniu w 1014 roku wyraża Francja. Jest to książka, w której mamy wizję, że niemieckość nowoczesna rozpoczyna się w roku 1517 wraz z Marcinem Lutrem i jego wystąpieniem przeciwko kościołowi katolickiemu, który ma charakter rzymski, przeciwko kościołowi łacińskiemu. Romańskiemu powszechnemu. Luther tworzy wizję kościoła niemieckiego, niemieckiej teologii, niemieckiej religijności. I następnie potomkami Lutra będą Fryderyk Nietzsche wraz z jego wolą mocy, z której Thomas Mann wywodzi ideę panowania za pomocą walki, przemocy. To nie jest panowanie konserwatywne oparte na tradycji i obyczaju. To jest panowanie oparte na gołej przemocy fizycznej, na sile, na tym, że niemiecka armia jest silniejsza i podporządkuje sobie całą Europę, oczywiście dla dobra tejże Europy. Następnie mamy i tutaj podkreśloną rolę Schopenhauera. Arthur Schopenhauer, jako filozof, który głosi nieobiektywizm poznania. Poznanie całe jest subiektywne, jak mówi znany tytuł najważniejszej pracy Schopenhauera, o woli jako przedstawieniu świata. To znaczy, świat nie jest obiektywny, nie jest obiektywnie poznawalny, jest narzucany przez zwycięzcę. Następnie mamy Wagnera i jego wizję powrotu do germanizmu, do świata germańskich przedchrześcijańskich bogów, którzy prawda, w takt pięknej muzyki, melodii wagnerowskiej idą podbijać świat. Następnie mamy całą filozofię, nie tylko zresztą oświecenia, ale i całą filozofię klasyczną, scholastykę, która zostaje odrzucona na gruncie tego, który stworzył potem nowoczesny Niemcy, czyli Ottona von Bismarcka. Jest to idea prus konserwatyzmu pruskiego, zażarcie antykatolickiego i ten antykatolicyzm, antyrzymskość dzisiaj jest utożsamiana z wrogiem numer 1 Niemiec w roku 1014, czyli z Francją, ponieważ Francja wyraża idee uniwersalistyczne. Thomas Mann nienawidzi tych idei. To są wol idee wolności, równości, to są idee braterstwa, ale przede wszystkim jest to również idea państwa narodowego. Dlatego, że Niemcy walczą o niemieckie imperium w Europie, o tworzenie czegoś w rodzaju sakrum imperium, które już nawet nie będzie z nazwy katolickie, bo będzie Protestanckie. Także można, można by powiedzieć, że jest to konserwatyzm w sposób radykalnie pruski i żywiący się nienawiścią do wszystkiego tego, co katolickie. Jest to o tyle ciekawe, że jak sobie weźmiemy skład konfesyjny żołnierzy niemieckich z 1014 roku, to przecież ponad jedna trzecia z nich jest katolikami. Oni są traktowani jako ci, którzy muszą walczyć o pruskie idee, dlatego że niemieckie cesarstwo jest Cesarstwem pruskim, cesarstwem luterańskim. W związku z czym chodzi o stworzenie nowej Europy, nowej konserwatywnej, hierarchicznej Europy na bazie luteranizmu. Gdzie katolicy, narody katolickie, a nawet katolicy Niemcy de facto będą traktowani jako swojego rodzaju podludzie obywatele drugiej kategorii. Także ta sympatyczna dla ucha konserwatysty wizja kontrrewolucji, o której powiedziała moja żona, no to pojawia się oczywiście pytanie, gdzie byłoby dla nas Polaków miejsce. Co ciekawe, w rozważaniach czeka politycznego to Masa Mana, Polacy w ogóle nie występują. Występują Zresztą tak naprawdę tam tylko i wyłącznie... Prusacy, protestanci i katolicy, czyli Francuzi. Ja już pomijam fakt, że no z Francją w czasie I wojny światowej to katolickość tego państwa, jego narodu jest pod dużym znakiem zapytania, oczywiście, ale dla, dla Tomasa Mana idee liberalizmu są ideami zdeformowanego, sekularyzowanego katolicyzmu, przeciwko którym przedstawia właśnie wizję pruskiego, no, nie obywatela, pruskiego poddanego, który całkowicie ulega swojemu cesarzowi, tej wizji luterańskiej obróć czyli jak to się tłumaczy niezbyt dobrze, chyba niefortunnie na język polski, państwa autorytarnego, bo to jest tak naprawdę państwo wymuszające posłuszeństwo na e, wszystkich poddanych. I to jest właśnie ta wizja e, pruskości. To jest w gruncie rzeczy, e, ideę tysiąc, ter, 1914 roku można by interpretować jako m, pomysł, żeby idee pruskie, prusko-luterańskie, e, które e, w poprzednich wiekach zdobyły teren e, późniejszych prus, w roku 1870, czy właściwie w latach 1866-70, opanowały teren całych zjednoczonych przez Bismarka Niemiec, to celem I wojny światowej jest to, aby idee prusko luterańskie zwyciężyły nad całą Europą i uformowały prusko luterańskie imperium. I taki jest pseudokonserwatywny. Cel, pseudo, mówię dlatego, że same idee lutra przecież i sam stanowią idee rewolucyjne. Można powiedzieć, że antyliberalizm ma wiele twarzy, ma także twarz pruską, oprócz tego ma twarz marksistowską, o czym często się na prawicy nie mówi, że marksizm tak samo jak niemiecki konserwatyzm był antyliberalny. I zaczęła mówić o tym dlatego, że te formacje intelektualne właśnie wiele łączy. I marksizm, i re, kon, znaczy rewolucyjny konserwatyzm, czy konserwatywną rewolucję, która, której potem narodzi się nazizm. Co jej łączy? Łączy ich właśnie ten antyliberalizm sprzeciw wobec świata wyrosłego, na kulturze mieszczańskiej, burżuazyjnej. Burżuazja tak naprawdę urasta do rangi jakichś pasożytów, leniuchów, klasy próżniaczej, która nie pracuje, a tak naprawdę pasożytuje na tej właśnie klasie robotniczej. I dokładnie te same motywy jak w maksizmie znajdziemy także właśnie w tej omawianej tutaj przez nas formacji intelektualnej. Co ich różni? Oczywiście różni zdefiniowanie podmiotu rewolucji. Różni zdefiniowanie podmiotu rewolucji. Dla marksistów będzie to klasa robotnicza, proletariat światowy. Dla niemieckich konserwatystów będą to Niemcy. Będzie to naród niemiecki, który jako pierwszy przełamie tego ducha kramarzy, ducha handlarzy, te wszystkie idee liberalne, oświeceniowe i tak które obarczają odpowiedzialnością za tę generację świata. Niemcy mają być tymi, którzy jako pierwsi się z nimi uporają. Dzięki temu będą bardziej witalni, będą silni, będą narodem wojowniczym, który ostatecznie rozprawi się z tymi ideami na całym kontynencie europejskim i dzięki temu Europa zostanie wyzwolona z podpanowania tych idei i zacznie się budowa nowego ładu, nowego ładu europejskiego, oczywiście pod światłym przywództwem Niemców. Mamy więc dokładnie tę samą strukturę intelektualną. Właśnie ten antyliberalizm, potępienie całkowite idei mieszczańskich, burżuazyjnych, idei liberalnych, kapitalizmu itd. tak i I zaproponowanie światu rewolucji, tyle że podmiot tej rewolucji jest zdefiniowany zupełnie inaczej. I to jest bardzo ważne, dlatego że, jeszcze raz powtórzę, pierwsza wojna światowa, potem druga wojna światowa, jako kontynuacja tej pierwszej, była przede wszystkim walką idei, była walką o to, jakimi ideami, jak, jakie idee będą ideami globalnymi. Dlatego, że w tych czasach panowanie nad światem zakłada przede wszystkim panowanie ideologiczne. Jeśli nie ma się ideologii, za pomocą albo którą można w jakiś sposób narzucić innym ludziom, niemożliwe jest tak naprawdę w tych czasach panowanie. I Niemcy to dobrze rozumieli i dlatego stworzyli ten cały konglomerat ideowy rok 1914 jako hasło, które miało, pod których sztandarami tak naprawdę Niemcy szli na wojnę. I wojna jest tutaj z tego powodu ważna, dlatego że podobnie jak marksiści, niemieccy rewolucjoniści, konserwatywni, dobrze wiedzieli, że każda rewolucja wiąże się z przemocą. Różnica w stosunku do marksistów, do marksistów była taka, że marksiści traktowali tą brutalność, przemoc, siłę jako pewną fazę przejściową, a docelowo ich ideał był ideałem na skroś pacyfistycznym. Natomiast Niemcy uważali, że to właśnie wojna, walka, militaryzm są w ogóle istotą rzeczywistości. E, tak, myślę, że warto zwrócić uwagę na ten charakter niemieckiego socjalizmu, Dlatego, że my socjalizm traktujemy jako walkę klas i uważamy za jego istotę. Socjalizm niemiecki został opisany w dwóch książkach. Pierwsza jest to książka Duch pruski socjalizm, która jest w języku polskim dostępna w zbiorze Oswalda Spenglera Historia, Kultura i Polityka oraz w drugiej pracy Robotnik Ernsta Ingera. Jest co prawda wydanie polskie tej książki, ale nie będziemy tej, tego wydania polskiego Państwu pokazywać, bo byłaby to reklama, dlatego że książka została dofinansowana przez Janusza Palikota, tego Janusza Palikota. Ale warto te książki omówić. Dlaczego? Dlatego, że duch pruski socjalizm jest to w moim przekonaniu zaraz po zmierzchu zachodu najgłębsza praca Oswalda Spenglera, w której opisuje on wizję niemieckiego socjalizmu. I z punktu widzenia szpenglerystycznego Marks jest rodzajem liberała. A dlaczego? Dlatego, że uważa, iż Spengler uważa, że Marx przenosi egoizm jednostki na egoizm klasy. A prawdziwym socjalizmem niemieckim jest y, naród niemiecki, nacjonalizm prawdziwym socjalizmem, w ramach którego rozwiązane zostaną sprzeczności klasowe poprzez kompromis klasowy, czyli ideę solidaryzmu i y, 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 Proletariuszami prawdziwymi to będą dopiero narody podbite przez Niemców czy to w pierwszej, czy to w drugiej wojnie światowej, czy w jakiejkolwiek innej. I one staną się tymi proletariuszami. Niemiecki kapitalista, burżuj niemiecki stanie się bytem kolektywnym. Dlatego też Spengler odrzuca Marx i walkę klasową na rzecz walki narodów o panowanie nad światem. Stąd też jego słynne powiedzenie, że Marx myli się mówiąc, że hymnem socjalizmu jest międzynarodówka hymnem niemieckiego socjalizmu. Mówisz, Pängler, jest rytmiczny stukot butów pruskich żołnierzy. I w społeczeństwie socjalistycznym, którego oczywiście wzorcem znów jest społeczeństwo pruskie, zmilitaryzowane, no to w takim społeczeństwie jest wszystko uhierarchizowane. Król Pruski, który jest pierwszym urzędnikiem państwa, następnie mamy pruską arystokrację, junkrów, no i kneściów, czyli poborowych. Także jest to świat całkowicie hierarchiczny i świat, który pracuje, wytwarza i walczy o panowanie niemieckie nad światem. Uż pęgle zresztą zarysowana jest w tym szkicu o duch pruski socjalist, cała walka pomiędzy Cezarem typu niemieckiego, czyli wodzem, no, Spengler to pisze oczywiście przed dojściem Hitlera do władzy, więc słowo wódz, firę nam się może kojarzyć, tak bym powiedział, z tym, co było potem. Spengler e, oczywiście nie miał tego na myśli. Sam zresztą e, w stosunku do reżimu hitlerowskiego, bo tam umiera w 30 e, którymś roku dopiero, e, zachowuje dużo dystansu i rezerwy. E, ale w każdym razie wizja szpenglerowska jest wizją e, wodzostwa politycznego i Niemcy pod e, przywództwem swojego wodza walczą z cezaryzmem, czyli z wodzostwem typu anglosaskiego opartym na pieniądzu, na rządach plutokracji, bankierów itd. To warto również zwrócić uwagę na pojęcie robotnik. Wielokrotnie pisano, to szczególnie w literaturze jakiejś marksistowskiej czy marksizującej wspominano, o tym, że niemiecki socjalizm, czy narodowy socjalizm potem III Rzeszy, stanowił próbę uwiedzenia proletariatu, posługując się jakimś pojęciem robotników, socjalizmu itd. Tak Sama zresztą partia hitlerowska nazywa się narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotnicza. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie słowo robotnik. Arbeiter. W języku niemieckim ma nieco inny wymiar niż słowo robotnik w języku polskim. Myślę, że zdecydowanie lepszym terminem w języku polskim byłby pracujący. Zresztą co ciekawe, w języku włoskim również faszyści mówili o producentach, a nie robotnikach. Jaka jest różnica pomiędzy pracującym, czy też producentem, a robotnikiem? Mianowicie, robotnik w języku polskim kojarzy się rzeczywiście z tym proletariuszem, czyli z tym, kto pracuje rękoma, a więc są to tylko i wyłącznie pracobiorcy. W języku niemieckim ten arbeiter, czy też włoskim ten producent ma szersze znaczenie. To jest każdy, kto wytwarza, to jest wytwórca. Wytwórca to jest zarówno robotnik, jak i ten, który nadzoruje i planuje jego pracę, czyli menedżer, inżynier, a również właściciel firmy. Kto w takiej sytuacji nie jest arbeiterem? Mianowicie ten, kto nie wytwarza, a handluje. Grupą niewytwarzającą są bankierzy. Są handlarze, hurtownicy, sklepikarze i tak dalej. Oni nie pracują, ponieważ nie wytwarzają. To jest samo w sobie można powiedzieć, że bardzo marksistowskie rozum rozumienie pojęcia pracy. I to, po to pojawia się oczywiście pytanie, które. Zostanie zadane troszeczkę później niż w czasie I wojny światowej. Któż w Niemczech nie pracuje? Któż to są ci sklepikarze, handlarze, bankierzy? I odpowiedź, której udzieli Adolf Hitler, będzie bardzo prosta, oczywiście symplicystyczna i upraszczająca, wszystko do jednej nazwy. Żydzi. I się okaże, że Niemcy to są ci, którzy produkują. I to dlatego socjalizm niemiecki nie występuje przeciwko kapitalistom, bo oni też produkują. Występuje przeciwko spółkom akcyjnym, dlatego że akcjonariusze nie produkują. Występuje przeciwko wszystkim pośrednikom i bankierom, których kojarzy właśnie z Żydami i z żydostwem. I wizją, taką, wizją właśnie tego państwa pracujących jest ingerowski der Arbeiter, robotnik, jak się to tłumacza. Ja bym powiedział producent, czy też, czy też pracujący na język polski. To jest zarysowana pierwsza w historii Niemiec, wizja społeczeństwa bym powiedział socjalistycznego, w niemieckim rozumieniu te, tego terminu, gdzie wszyscy są producentami, gdzie nikt się nie leni. To jest wizja społeczeństwa, gdzie nie ma ani elementu, ani jednego liberalizmu, wolności jednostki. Wszystko odbywa się na wzór maszyn, gdzie nie ma żadnego pluralizmu i wolności wypowiedzi, gdzie tytułowy pracujący jest zarówno robotnikiem w sensie dosłownym, jak i jest żołnierzem. To jest wizja społeczeństwa żołniersko-pracującego, które zmierza do stworzenia machiny, Polityczno-militarno-ekonomicznej do walki o panowanie w świecie. Jest to napisane przez Ingera w takim prawda, języku poetyckim, ale jest to oczywiście wizja państwa. Totalitarnego, czy też jak chciano w okresie międzywojennym w Niemczech te pojęcia rozróżniano totalny i totalitarny. Totalitarny miał polegać na całkowitej kontroli społecznej, podczas kiedy totalny oznaczał taką bardzo silną władzę dyktatorską, która miała organizować społeczeństwo. Dlatego, że pamiętajmy, że w Niemczech o ile kapitalizm w pojęciu własności prywatnej i w prywatnej własności środków produkcji, fabryk, i tak dalej był mocno ugruntowany. O tyle bardzo słabo był ugruntowany liberalizm, czyli teza o swobodzie wymiany. Ideałem niemieckim, tego państwa solidarystycznego, jest państwo, które całkowicie ogarnia produkcję i wszystko odbywa się na podstawie planów produkcyjnych. To jest tak zwany kryk socjalizmu z okresu I wojny światowej, kiedy to Niemcy przez 4 lata odcięte od zasobów zewnętrznych, od handlu światowego, od kolonii musiały produkować. Broń, produkować paliwa, nie mając dostępu na przykład prawie do ropy naftowej, nie mając dostępu do wielu innych surowców i metali, i stworzyły cały system tego socjalizmu państwowego, który przy pomocy interwencji państwowej wymuszał na gospodarce produkowania. Produkowanie tego, czego ta gospodarka nie posiadała w sposób naturalny, poprzez różne paliwa syntetyczne, yy, yy, różnego rodzaju chemiczne produkty, które zastępowały braki dóbr naturalnych. Stąd ten niemiecki ideał państwa autarkicznego z centralną gospodarką, które podbije szerokie obszary Europy po to, aby stworzyć tam możliwość funkcjonowania w odcięciu od rynków zewnętrznych, które kontroluje nienawistna, wstrętna, obrzydliwa Anglia za pomocą swojej floty, a której flota niemiecka nie umiała blokady przełamać, o czym świadczy Bitwa Jutlandzka, największa bitwa pierwsza, morska I wojny światowej. I Stąd też ten ideał niemiecki organizacji pracy i organizacji wytwarzania. I to jest, można powiedzieć, prawdziwy niemiecki socjalizm, który nie ma charakteru klasowego, tylko jest to coś takiego, co byśmy dzisiaj powiedzieli bardziej jako etatyzm, wszechinterwencjonizm państwowy, do którego tam świadczenia socjalne to jest tylko dodatek, prawda, dla stworzenia wspólnoty narodowej, w której jakaś klasa proletariacka nie będzie robiła rewolucji na tyłach w czasie wojny. Także tak wygląda ten ideał niemieckiego socjalizmu, wynik wyłaniający się z doświadczenia plan i wojny światowej. Czyli można powiedzieć, że ten niemiecki ideał to jest z jednej strony militaryzm, nacjonalizm i interwencjonizm państwowy na nieznaną XIX wiekowi skalę, czy w ogóle na skalę nieznaną wcześniejszym systemu. To jest oczywiście potem na nim będzie się wzorował dopiero Włodzimierz Lenin, tworząc własny system gospodarczy w Związku Radzieckim i można powiedzieć no, udoskonalając do skrajności ten system poprzez zniesienie środków produkcji prywatnych, czego w Niemczech ani w czasie I wojny światowej, ani w czasie II nie zrobiono, ponieważ uważano, że w ramach planów państwowych zdecydowanie lepiej o swoją firmę dba prywatny właściciel niż mianowany przez państwo dyrektor. Dokładnie tak jak mówisz, i ta kwestia socjalizmu wojennego jest zupełnie kluczowa dla zrozumienia tego, co się działo na świecie przez ostatnie 100 lat. Dlatego, że Niemcy w czasie I wojny światowej były pierwszym państwem, które dokonało totalnej mobilizacji swojej gospodarki na potrzeby wojenne. Udało im się to perfekcyjnie przedstawić tak naprawdę całe cykle produkcyjne na potrzeby wojenne, i dzięki temu Niemcy. Mogli prowadzić wojnę na wszystkie fronty. I problem jest taki, że inne państwa, żeby sprostać temu niemieckiemu wyzwaniu, takie nazwijmy, same musiały u siebie wprowadzać mechanizmy właśnie tego socjalizmu wojennego. To dotyczyło przede wszystkim Anglii, która miała zdecydowanie bardziej zdecentralizowaną strukturę gospodarczą. I która no, przez to, po prostu przez wiele miesięcy, miała problemy z zaopatrzeniem, gdyż nie była w stanie tak z dnia na dzień przestawić się na produkcję wojenną. I od tego momentu, tak naprawdę, zaczyna się początek końca tego świata, nazwijmy to liberalnego, tego świata budowanego przez silną klasę średnią. Tak naprawdę, to jest ten moment, kiedy na dobre zaczyna się model współpracy państwa wielkiego kapitału. Państwa i wielkich korporacji, tak naprawdę rządów biurokratów, biurokratów państwowych i biurokratów korporacyjnych. Więc y, rzecz jest tego typu, że de facto praktyka w tej kwestii poszła za tymi ideami głoszonymi przez Niemców. Rzeczywiście od czasu I wojny światowej klasa średnia coraz bardziej dostaje po głowie. A świat coraz bardziej rozwija się w kierunku etatyzmu i tak rozumianego właśnie socjalizmu. Myślę, że tutaj też warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ja już o tym troszkę wspomniałem, ale to też wynika z tego całego systemu korporacji i symbiozy państwa z wielkim kapitałem. Mianowicie ideał kasaty państwa narodowego. Ten ideał się już mieścił jakby w tych ideach 2014 roku. <laughs> Dlatego, że yy, tam już była wizja jakiegoś odnowionego imperializmu na czele z cesarzem niemieckim. Ta idea w Niemczech będzie zaczynała święcić triumfy w okresie I wojny światowej również ze względów nie tylko politycznych i ideologicznych, z marzeń niemieckich o restauracji sakru imperium w jakiejś formie, choćby to było protestanckie teraz sakru imperium, ale również z powodów ekonomicznych. Dlaczego? Dlatego, że niemiecka gospodarka potrzebowała surowców, których nie znajdowała u siebie, nie znajdowała ich na terenie Austro-Węgier w związku z czym zaczęto poszukiwać ziem, które muszą należeć do Niemiec lub Austro-Węgier lub te znajdować się w ich sferze wpływów po to, aby zapełnić tej gospodarce autarkiczność czyli samowystarczalność. Innymi słowy Niemcy muszą być na tyle duże i ich imperium na tyle duże, że muszą tam się znaleźć wszystkie surowce. Jak się na przykład czyta niemieckie pamiętniki z okresu I wojny światowej, to dostrzeżemy taki charakterystyczny element niespełnialny w niemieckiej autarki. Więc oni wszyscy w kółko pili kawę. Kawę, kawę, kawę. Jak na przykład czytałem pamiętniki Karla Szmyta z tego okresu ciągle kawa i wszystko od kawy. To oczywiście nie była kawa ta, którą my pijemy. I którą ja napiłem się też przed dzisiejszym nagraniem, żeby być żwawym i żywym, to była kawa zbożowa, ponieważ kawa ta normalna, ta, która pobudza, Niemcy zostały od niej odcięte, dlatego że ona gdzieś tam szła, prawda, z Brazylii i z, i z krajów, jak to wtedy mawiano, kolonialnych. Niemcy no, bez kawy da się żyć, ale są niektóre surowce, bez których państwo nie jest w stanie funkcjonować, tak jak na przykład ropa naftowa. Pamiętajmy, że w okresie I wojny światowej pojawia się mechanizacja. Już nie mówię o pierwszych czołgach, bo tych Niemcy wyprodukowały zaledwie 10 sztuk w czasie I wojny światowej, ale pojawiają się samochody do transportu ludzi i pojawiają się samoloty. W momencie, w którym rozpoczyna się I wojna światowa wszystkie strony konfliktu. Tu mają bodajże chyba 500 samolotów, kiedy się kończy mają w sumie już 15 tysięcy, a przecież ile tysięcy z nich spadło w czasie tej pierwszej wojny światowej. I dlatego przede wszystkim potrzebna jest ropa naftowa. Potrzebne są te metale, których nie ma na terytorium Niemiec. Niemcy na początku wojny Szybko zużyły swoje zasoby metali, które miały, no bo wojna, wszyscy uważali, że potrwa kilka tygodni. I następnie zaczęli przetapiać wszystko, co znajdowano w domu, a co było z metalu. Od klamek, po guziki, ozdoby kobiece, wazony metalowe, czy kto cokolwiek jeszcze innego miał. Także gdyby wybuchła taka wojna, to nawet byśmy dzisiaj nie nagrali tego programu, bo myślę, że nasz sprzęt, z którego nagrywamy, też zostałby szybko przetopiony. I dlatego Niemcy zaczęli oglądać mapy gospodarcze Europy, żeby zobaczyć, gdzie są ich surowce, których potrzebują. I te surowce, to się szybko okazało, że jest przede wszystkim Rumunia. Dlaczego? Dlatego, że w Rumunii znajdują się jedyne poza okolicami Lwowa, ale jedyne poważne zasoby ropy naftowej. Także Rumunia musi należeć do sfery niemieckiej. Niemcom w czasie I wojny światowej zaczynało brakować żywności. W związku z czym potrzebują Bałkanów, gdzie produkowana jest, byśmy dzisiaj powiedzieli, zdrowa i ekologiczna żywność. To powoduje, że Niemcy ze względów ekonomicznych muszą myśleć kategoriami, które potem nazwano w języku niemieckim wielką przestrzenią, grossraumem. Tam się już pojawia wtedy to pojęcie jakiejś gospodarki wielkoprzestrzennej, polityki wielkoprzestrzennej itd., i w wyniku tego pojawia się koncepcja tzw. Mittel Europy, czyli Europy Środkowej. Ona była formułowana w czasie I wojny światowej, i przed I wojną światową przez wielu niemieckich myślicieli, o czym będziemy sobie jeszcze pewnie tu mówili, ale w czasie I wojny światowej jest to przede wszystkim praca Franza Naumana z 1015 roku, przetłumaczona na wszystkie istotne języki świata, nawet japoński, poza jednym, czyli nie, nie, niedostępna jest w języku polskim, co jest o tyle szokujące, że polski przede wszystkim dotyczyła. Była to wizja. Hmm, Niemiec, które kieruje brokiem państw złożonych z Niemiec, Austro-Węgier, Bałkanów, odrodzonej Polski, a potem po traktacie brzeskim w marcu 1918 roku jeszcze Ukraina, Białoruś i nad Bałtyka. Jest to wizja federacji. Państw, które są od w, w sojuszu z Niemcami, dostarczają im taniej siły roboczej, w razie wojny, rekruta, a przede wszystkim surowców i żywności potrzebnych niemieckiej gospodarce, tak, że ta wielkoprzestrzenna struktura. Jest w stanie funkcjonować w stanie autarki, czyli odcięcia od całej gospodarki światowej. Funkcjonować nie przez tydzień, przez miesiąc, przez pół roku, ale gdyby była taka potrzeba, to nawet przez 20 lat. Zakładając, że z jednej strony będzie graniczyła z nienawistną jej Francją, z drugiej strony od morza zostanie odcięta od kolonii i oceanów przez flotę angielską, a od wschodu zostanie odcięta przez pozostałości imperium rosyjskiego. Niemcy wtedy z powodów gospodarczych, militarno-gospodarczych, całkowicie odrzucają ideę państwa narodowego. Trak, ideologicznie jest to podane w języku sprzeciwu wobec idei rewolucji francuskiej i francuskiego pojęcia etanation, czyli państwa narodowego, ale ma to silne uzasadnienie ekonomiczne. Dlatego, że Francja czy Wielka Brytania mogą się ukształtować jako etanation, czy też nation state, dlatego, że są w stanie ściągnąć wszystkie surowce, ponieważ mają dostęp do swoich kolonii gospodarki światowej. Do rynków światowych. Niemcy nie mają, dlatego że ich całe wyjście na świat to jest tylko i wyłącznie przez Morze Północne, które blokuje im skutecznie flota brytyjska. Stąd ta idea tej Mittel Europy, również z Polską, stąd jest akt 5 listopada 2016 roku i miała być to właśnie no, w jakieś małe królestwo polskie, bardzo okrojone, zarówno okrojone na, na, ze względów militarno-strategicznych na rzecz Niemiec, jeśli chodzi o swoje granice zachodnie, a na, na wschodzie okrojone o hełmszczyznę, którą miano przyłączyć do nowo powstającej Ukrainy. Także w tym projekcie yy, europejskim znajduje się miejsce na, dla Polski, ale to będzie Polska, y, która będzie mniejsza niż Królestwo Kongresowe. Yy, celem polityki niemieckiej było zmniejszenie yy, Polski, w sztucznie wykreowanej Polski, do około 100 tysięcy km kwadratowych. I siłowe przesiedlenie całej ludności polskiej z zaboru pruskiego, tworząc coś w rodzaju takiego wielkiego getta dla polskości. Friedrich Naumann, nie Franz Naumann? Friedrich, tak. Postać ta jest o tyle też ciekawa, że patronuje niemieckiej fundacji, niemieckiej partii liberalnej FDP, Friedrich Naumann Stiftung. I zważywszy na to, że był bardziej w sumie socjalistą niż liberałem, to też pokazuje tak naprawdę, jak wygląda również kondycja współczesnego niemieckiego liberalizmu. Wracając do kwestii idei imperium, chciałabym jeszcze krótko zacytować fragment pracy Edgarda Juliusa Junga pod tytułem Władztwo mierne od jego rozpad i zastąpienie przez nowe imperium, w którym tak naprawdę zostało podsumowane to wszystko, o czym dzisiaj mówimy. Równie dobrze ten tytuł tej książki mógłby właśnie być Ideę roku 1914. My tutaj cały czas mamy do czynienia właśnie z krytyką tych idei liberalnych, oświeceniowych i francuskich, i angielskich, i mamy cały czas też do czynienia z prezentowaniem państwa narodowego, jako czegoś wyrosłego, właśnie z oświecenia, i czegoś, co jest dla Europy niekorzystne. I w książce tej padają takie m.in. oto słowa: Uwolnienie się od kompleksu niższości, władającego dziś wszystkimi państwami narodowymi dawnego stylu. Ułatwi nam przestawienie się z ideału państwa narodowego na ideę imperium, jaką wielką formę życia narodów. I dalej? Budzi się w nich, czyli w narodach, w państwach narodowych, odwaga akceptacji tego, co ponadnarodowe, nie mająca nic wspólnego z haniebnym wypieraniem się własnego narodu, czy z kosmopolityczną bezbarwnością. Z naszej antyindywidualistycznej postawy wyrasta ponad zadania wewnątrzniemieckie świadomość politycznego posłannictwa na skalę globalną, ratunek zachodniego kręgu kulturowego przed rozpadem, stać się nośnikiem rekrystianizacji, a w miejsce anarchii ustanowić duchową, społeczną i polityczną jedność. Imperium sprawiedliwości zbudowane na idei hierarchizowania. Oraz integracji narodów wedle ich wartości i osiągnięć kulturalnych. Zajmę miejsce wydmuszek pojęciowych, jak wolność, równość, braterstwo i ludzkość. Nie chcemy zbawiać, ale łączyć. Łączyć dzięki ładowi, który stanie się zbawieniem od chaosu. Słowa te są o tyle ważne, gdyż tutaj pada określenie rechrystianizacji. I to jest coś, co może być też dla wielu polskich konserwatystów mylne. Dlatego, że w obrębie tego, o czym tutaj mówiliśmy, mamy do czynienia z takimi głównymi dwoma nurtami. Jeden nurt odwołujący się do idei chrześcijaństwa, ale jest to chrześcijaństwo rozumiane albo na wskroś jako luteranizm, albo też odwołujące się do tak zwanej idei niemieckiego średniowiecza. Czyli średniowiecze nagle wyrasta jako pewien wzór odniesienia, jako pewien wzorzec kulturowy, najwyższy punkt rozwoju Europy, ale to jest niemieckie, oświecenie, niemieckie średniowiecze. W tym średniowieczu jakimś cudem nie ma miejsca na scholastykę, jakimś cudem nie ma miejsca na papiestwo, jakimś cudem nie ma miejsca tak naprawdę na ten Kościół Gregoriański. W gruncie rzeczy to jest cesarz. I jakaś idea europejskiego imperium, w które wszystkie narody żyją zgodnie, pod niemieckim przywództwem oczywiście. Więc to jest jeden nurt, nazwijmy to chrześcijański. Ale oprócz tego mamy nurt na wskroś neopogański. Nurt, który uważa, że właśnie ten liberalizm, racjonalizm, oświecenie wyrastają z chrześcijaństwa, a chrześcijaństwo wyrasta z judaizmu. U źródeł wszelkiego zła leżą więc Żydzi. I Niemcy, aby się wyzwolić, aby wyzwolić całą Europę, muszą oczyścić świat i z Żydów, i z chrześcijan, i z oświecenia, czyli z całego tego kompleksu kulturowego, który został stworzony właśnie od Grecji przez judaizm, do, przez chrześcijaństwo. Oświecenie do XX wieku. I oczywiście no, jednym z najbardziej znanych przedstawicieli tych, tych idei był Ludendorff, który tak naprawdę w swojej postawie łączył w sumie chyba wszystko, o czym dzisiaj tutaj mówiliśmy. Tak więc, na zakończenie możemy podsumować to w ten sposób, że był to idee 1914 roku, stanowiły pewien kompleks. Idei. Czy wręcz, wręcz całą formację ideologiczną pod sztandarami której Niemcy chcieli, jak słyszeliśmy, nie zbawiać świat, ale tworzyć nowy porządek globalny, który miał stać się zbawieniem od chaosu. I Druga Wojna światowa, a wcześniej narodowy socjalizm są tak naprawdę kontynuacją rozwojową tych idei, które tutaj przedstawiliśmy. Dodajmy zresztą może już też na zakończenie, że ta trzecia rzesza, która miała powstać nowe królestwo Boże, miało być królestwem na ziemi i urządzonym przez Niemców. Tam ciągle była mowa o trzeciej rzeszy Boga na ziemi, czyli to, co mówi Chrystus, że królestwo Moje nie jest z tego świata, za pomocą Niemców miało stać się na tym świecie. Szanowni Państwo, na dzisiaj to tyle. Mamy do Państwa prośbę. Jeśli nasz program się Wam podobał, to proszę o jego lajkowanie, udostępnianie znajomym w internecie, a przede wszystkim prosimy o... O zasilenie naszego konta, które pokazuje się tutaj pod spodem, jest również pod całym naszym wystąpieniem w opisie, dlatego, że z pieniędzy tych możemy opłacać funkcjonowanie naszego studia, zakup nowego sprzętu i poprawę jakości zasięgów naszego kanału. Jest to zresztą, nie ukrywam dla nas, pewien znak, że doceniacie Państwo naszą pracę. Nawet jeżeli nie są to wpłaty duże, jest to dla nas jakiś znak, że ktoś nas słucha, ktoś ogląda i ktoś ceni. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękujemy bardzo.